Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie krótka lekcja języka polskiego dla licealistów. Zajmiemy się dzisiaj jednym z najważniejszych chyba wierszy w literaturze polskiej, współczesnym, jakim jest wiersz Gniewa Herberta Trent Fortinbrasa. Reszta jest milczeniem. Temat będzie w poszukiwaniu nowożytnego wzorca mężczyzny. Musimy o tym pamiętać, że tragedie Williama Szekspira, jednego z najważniejszych dramaturgów, ludzi teatru w historii wszechczasów, stanowią inspirację dla wielu twórców, dla wielu poetów, pisarzy. Dlaczego? Dlatego, że są tam uniwersalne treści egzystencjalne, psychologiczne, polityczne, a nawet i metafizyczne. Zajmuje się Szekspir takimi sprawami jak utracona władza, zdrada, próba przywrócenia praworządności w krajach rządzonych przez różnych władców. Nie bez powodu poeta Zbigniew Herbert nawiązał do tej szekspirowskiej tragedii. Otóż wiersz Zbigniewa Herberta pod tytułem Trent Fortinbrasa pochodzi z tomu Studium Przedmiotu z 1961 roku. Utwór nawiązuje do Hamleta. A tak naprawdę bohaterem tego utworu jest Fortinbras, książę norweski, który w utworze Szekspira jest postacią epizodyczną, pojawiającą się w zakończeniu dramatu. Fortinbras zapowiada objęcie Królestwa Danii po kończącym dramat szermierczym pojedynku, w którym ginął zarówno panujący Klaudiusz, jak i jego bratanek Hamlet. Syn zamordowanego przez Klaudiusza poprzedniego władcy Danii. Ostatnie słowa dramatu Williama Szekspira należą właśnie do Fortinbrasa. Posłuchajmy ich w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Czterej dowódcy niech wezmą Hamleta jak wojownika i na podwyższonym miejscu go złożą, gdyż byłby zapewne wielkim monarchą, gdyby mógł nim zostać. A gdy iść będzie, niechaj go muzyka żołnierska, a z nią instrumenty wojny głosem ogromnym pozdrowią. Unieście ciała. Widok tak straszliwy godny jest boju, lecz tu niegodziwy. Idź, niechaj wojska dadzą ognia. W didaskaliach czytamy, że marsz żałobny wychodzą niosąc umarłych. Po pewnym czasie rozlega się głos ciał. A teraz dokonam wokalnej interpretacji wiersza Herberta zainspirowanego zakończeniem dramatu Szekspira. Zbigniew Herbert, Trent Fortinbrasa. Dla MC. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce,
o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o Twoich dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim się trochę znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk. Kir wleczony po bruku, hełmy podkute, buty, konie artyleryjskie, werbel, berbel, wiem nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak, musiałeś zginąć, Hamlecie, nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać. Nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało. I masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych. Lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania? Zimnym jabłkiem w dłoni, na wysokim krześle, z widokiem na mrowisko i tarczę zegara. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyślić lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw, dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach. A ta woda, te słowa, cóż mogą Książę. Tak. Przepiękny wiersz Herberta, który mówi o tym, co pozostaje do zrobienia po bohaterskiej śmierci Hamleta. Otóż tutaj Fortinbras, który obejmie władzę po Hamlecie, mówi, że jego życie, jego działania nie będą przedmiotem tragedii. Czy wiersz ten jest dyskredytacją postawy idealistów, ludzi, którzy kierują się, jak tu Herbert mówi, kryształowymi pojęciami, którzy wierzą w kryształowe pojęcia, a nie w ludzką glinę. Wiersz jest pozornym dialogiem z nieżyjącym już Hamletem. Fortinbras zwraca się
do Hamleta, który jest przygotowany do uroczystości żałobnych, właściwie mówi do jego ciała. Zapewnia go i obiecuje mu pogrzeb żołnierski, chociaż nie był żołnierzem. Po pojedynku, w którym Hamlet zginął, bo jak twierdzi tutaj Fortinbras, bo nie nadawał się do życia, więc musiał zginąć, bo nie był do życia. Dlatego, że żył ciągłymi skurczami, jak we śnie łowił chimery. To są takie metafory, które mówią o człowieku, który jest idealistą, który wierzy w szlachetne ideały, wzorce, pojęcia, ale te ideały według Fortinbrasa, one zupełnie nie pasują do realnego życia. Czy ten wiersz dyskredytuje ludzi, którzy są bohaterami? Jak myślicie? Czy on ich dyskredytuje, przekreśla? Słusznie, Fabio. Ja myślę, że nie, że tacy ludzie są też potrzebni, którzy wierzą w ideały, ale oni w życiu przegrywają. Ale oni w życiu przegrywają. Bo do tych, którzy rządzą, do władców, należy nie tylko dokonywanie czynów heroicznych, bohaterskich, ale może trudniejszym nawet zadaniem jest, jak to ujął Fortinbras w swoim monologu, bo czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania. Moi drodzy, ten wiersz jest bardzo ciekawym odniesieniem. On powstał po II wojnie światowej, po heroicznej postawie Polaków walczących w kampanii, w przegranej kampanii wrześniowej, po klęsce powstania warszawskiego. On wskazuje, że nie tylko bohaterskie czyny kończące się śmiercią są potrzebne w społeczeństwie, ale potrzebna jest też inna postawa, którą tu właśnie reprezentuje Fortinbras. Tamci zrobili, co do nich należało, ci bohaterowie. Czy to będą żołnierze z kampanii wrześniowej, wojny obronnej, czy to będą partyzanci walczący z okupantem, z okupantami niemieckim, hitlerowskim i sowieckim, czy to będą dzieci z powstania warszawskiego, dzieci, młodzież, młodzi ludzie. Piękne, patriotyczne pokolenie, które zostało rzucone na stos, jak kamienie na szaniec. Ale przecież społeczeństwo potrzebuje też innych ludzi, którzy, tak jak Fortinbras, mówią, że będą musieli się zajmować mało efektownymi działaniami, bo będą musieli zimnym jabłkiem w dłoni, na wysokim krześle patrzeć, zarządzać ludzkimi masami, biurowością ludzką i jednocześnie patrząc na tarczę zegara, bo każdy władca ma ograniczony czas, ograniczony nie tylko przez okres, gdy jest władcą wybranym, czy w wyniku elekcji, czy który objął tron w spadku niejako po swoich przodkach, czy to będzie władza demokratyczna, ludzie, którzy są wybrani na jedną, czy dwie, czy kilka kadencji, oni też muszą działać i też będą rozliczani za ten czas, który był im dany, czy oni go dobrze spełnili. Otóż żegnając Hamleta,
bardzo ładnie do niego mówi, oddaje mu szacunek. Żegnaj książę, czeka na mnie projekt realizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraku. Muszę obmyślić lepszy system więzień, gdyż, jak słusznie zauważyłeś, mówi do Hamleta, Dania jest więzieniem, Dania jest więzieniem. Oczywiście tu Herbert miał na myśli Polskę. Odchodzę do moich spraw, a więc dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet, czyli śmierć Hamleta sprawiła, że on został wyniesiony w niebiosa, jest jedną z gwiazd, które przyświecają ludzkości, ale jest bohaterem tragedii, który zapisze się w ludzkiej pamięci. Jednak te dwie postawy, one według Herberta, one są, nie pasują do siebie, one są postawami, które się rozmijają. Nie możemy tego łączyć, jakby niestety albo pracujemy w sposób chłodny, racjonalny, dobrze zorganizowany dla społeczeństwa, dla narodu, dla państwa, albo decydujemy się na heroiczne zrywy i na śmierć w wyniku tego działania, nazwijmy to zbrojnego, powstanie, wojna. Te dwie postawy, Hamleta i Fortinbrasa wobec życia, wobec historii, wobec zła, one są postawami bardzo odrębnymi, bo podmiot wieczny poeta Herbert mówi, że Anian, wkładając swoje słowa w usta Fortinbrasa, ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach. A ta woda, te słowa, cóż mogą książę. Bardzo, bardzo to jest sarkastyczne, bardzo to jest ironiczne stwierdzenie. A więc też będące aluzją do słów Hamleta. Słowa, słowa, słowa. Mówimy, głosimy słowa, wysłuchujemy apeli polityków o to, żebyśmy działali. Propaganda nam nakazuje przyjmować pewne postawy, nakazuje nam propaganda historyczna, propaganda polityczna nakazuje nam na przykład walczyć, ginąć za kraj, za państwo, ginąć w obronie dzieci, kobiet, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że tak jak tutaj Herbert w tym wierszu chce nam powiedzieć, że przecież postawa intelektualisty, postawa mężczyzny, który żyje tylko ideałami, to jest jeden z wariantów, jedno z możliwości. Prawdziwy mężczyzna, prawdziwy wzorzec mężczyzny. Tutaj mamy takie dwa wzorce. Jeden to jest wzorzec Hamleta, idealisty. Człowieka, który się kieruje pięknymi ideami, pięknymi kryształowymi pojęciami. I on przegrywa na scenie życia, odchodzi. Zostaje zabity w pojedynku, umiera. Natomiast życie musi toczyć się dalej. I Fortinbras wyraża ten, żałując śmierci tego młodego księcia, jednocześnie stwierdza, że to jest coś pięknego, że to jest idealne, że to jest zachowanie także wzorcowe, ale jednak równie godne uznania, godne akceptacji. Powinien być równie godne uznania, akceptacji powinien być inny wzorzec mężczyzny. Człowieka, który nie
nie biegnie na pole bitwy, żeby zginąć, ale człowieka, który musi trwać, przeżyć, organizować życie. Przecież my teraz znajdujemy się w takim momencie w historii, że czujemy, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, wojna. Przygotowujemy się do tego, tak jak potrafimy. Powstaje bardzo wiele szkół wojskowych, klas wojskowych w polskich szkołach. I to w małych miastach, w miastach, małych miejscowościach. Właściwie tam przygotowujemy takich przyszłych Hamletów, którzy będą naszpikowani pięknymi hasłami, ideami i być może przyjdzie taki moment, że staną do pojedynku. Oby takiej sytuacji nie było, ale jeśli ona nastąpi, to ci ludzie podzielą los Hamleta, ale może też powinniśmy dbać o to, żeby przygotowywać ludzi, którzy będą organizatorami normalnego życia. Wydaje się, że teraz, jak na świecie budowany jest New World Order, nowy porządek świata, właśnie tacy ludzie, którzy podejmują taką pracę podstaw, pracę organiczną, jak to robili pozytywiści, teraz są bardzo potrzebni. Moi drodzy, ja tutaj w tym momencie, powołując się na wiersz Herberta, właśnie polecam tę drugą postawę. Uczmy się, pracujmy, organizujmy dobrze pracę. Zajmijmy się dobrą organizacją dobrego społeczeństwa, w którym dobrze funkcjonuje służba zdrowia, podstawowa kategoria pięciomianobytu, zdrowie dalej. Żeby to społeczeństwo było świadome, a więc młodzi ludzie, żeby tak byli przygotowani przez system edukacji, który w naszym kraju musi zaistnieć, żeby umieli odróżnić prawdę od kłamstwa, dobro od zła, żeby umieli te dwie kategorie połączyć w piękny sposób, a jednocześnie, żeby pamiętali o tym, że celem działania człowieka jest dobrobyt i zdrowie. Zdrowie i dobrobyt. To się łączy. Czy te podstawowe kategorie cywilizacji łacińskiej zostaną uratowane, zostaną obronione? I czy walka o te ideały, wzorce, fundamenty cywilizacji, w której powinniśmy żyć, a które są wywiedzione z cywilizacji łacińskiej, będą stanowiły bardzo istotny moment i bardzo ważne filary społeczeństwa przyszłości. Nie chcemy, żeby młodzi ludzie ginęli jak Hamlet, lecz by działali, pracowali, organizowali życie gminne, parafialne, powiatowe, wojewódzkie, polskie, europejskie, według tych wzorców, według tych ideałów cywilizacji łacińskiej. Jeszcze raz je powtórzę. Prawdy, dobra, piękna, zdrowia i dobrobytu. Proszę Państwa, piękny wiersz Herberta, wpisujący się w tradycję kultury europejskiej, jest jednocześnie przykładem wielkiej literatury, która tworzy polską kulturę wieku XX, drugiej połowy XX wieku. Polska w tym czasie, jak powstał ten wiersz w 1961 roku,
była częścią Europy Środkowej, którą zarządzał Związek Radziecki. Nie byliśmy państwem w pełni suwerennym, byliśmy państwem zależnym od, jak to mówiono, Związku Radzieckiego, Sowietów, i jednocześnie byliśmy państwem, które zachowywało jakieś obszary suwerenności, niepodległości. Czyli nie byliśmy narodem do końca zniewolonym. Nie byliśmy narodem nigdy do końca zniewolonym. I czy tak dalej będzie, o tym decydują obecne i przyszłe pokolenia. Polecam twórczość Zbigniewa Herberta i młodzieży, i dorosłym. Czytajcie poezję Herberta, nie zapominajcie o niej. To wielki poeta. Warto go czytać dla siebie, po to, żeby lepiej siebie zrozumieć, żeby zrozumieć tekst i zrozumieć, jak to słusznie autorzy podręcznika napisali, zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Zrozumieć człowieka. Dziękuję bardzo.